Paweł Chmielewski, PCH24 TV. Szczęść Boże, witam Szanowni Państwo w programie Jaka jest prawda, a moim gościem Jacek Hoga z Fundacji Adarma. Kłaniam się, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Pana, witam Państwa. Porozmawiamy dzisiaj o edukacji domowej. Jacek Hoga z Fundacji Adarma jest wicedyrektorem szkoły, która prowadzi właśnie edukację domową. Z tej hmm, przyczyny ma duże pojęcie o temacie, temacie niezwykle ważnym i w ostatnich tygodniach przecież omawianym we wszystkich mediach, nie tylko tak zwanych prawicowych, ale również w mediach rewolucyjnych, bo edukacja domowa to coś, co trochę wykracza poza zwykłe podziały polityczne. Każdy przecież chce, żeby jego dzieci były wychowywane tak jak on chce właśnie, a nie tak jak dyktuje państwo minister Przemysław Czarnek postanowił trochę ograniczyć możliwości edukacji domowej. Trwa jeszcze pewna batalia, również polityczna. o to, jaki to kształt ostatecznie przyniesie, przybierze. O tym też dzisiaj porozmawiamy, o propozycjach ministra Czarnka i o tym, jak one powinny raczej wyglądać, ale przede wszystkim porozmawiamy koncepcyjnie o edukacji domowej, o tym, czym ona w ogóle jest, skąd ta, skąd ta idea się bierze i dlaczego jest tak istotne, żeby w Polsce edukacja domowa była nie tak, jak choćby w Niemczech, czy innych krajach Unii Europejskiej, gdzie ten lewicowy rewolucyjny dyktat jest już całkowicie nie do uniknięcia. Zachęcam Państwa do tego, żeby wesprzeć zarówno Fundację Adarma, jak i Polonię Christiana. Mamy na naszym kanale PCH24TV, na naszej stronie PCH24TV filmy, serial Władcy Świata, pierwszy odcinek poświęcony postaci Billa Gatesa. Mogą Państwo otrzymać do niego dostęp, wspierając nasz kanał. Wszystkie informacje na banerze na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Zacznijmy w takim razie od tych planowanych przez ministra przemysłu Czarnika zmian w edukacji domowej. To jest oczywiście cała duża ustawa o szkolnictwie. leks Czarnek, projekt teoretycznie poselski, ale minister Czarnek przyznaje się do no, twojej, swojego przynajmniej ideowego ojcostwa nad tym hmm. projektem. I gdy jedzie o edukację domową, no to mamy szereg proponowanych zmian, które przeszły już przez Sejm zresztą, więc teraz wszystko w rękach Senatu, a przede wszystkim prezydenta Andrzeja Dudy. Dlaczego ten projekt zaproponowany przez ministra Czarka, tak to umownie powiedzmy, wzbudza taki opór środowisk edukacji domowej, zwłaszcza tych środowisk edukacji domowej, domowie, które są zakorzenione w nauce kościoła katolickiego, czyli takiej właśnie jak te, z których pan się wywodzi. Dlatego, że jest niegodziwy, niesprawiedliwy i szkodliwy dla rodzin, które wychowują dzieci w edukacji domowej. A dlaczego tak to wygląda? Bo minister Czarny mówi, że chodzi tylko o pewne techniczne rozwiązania, które mają z jednej strony pomóc samorządom, z drugiej strony mają ukrócić jakieś, jak to mówi, patologiczne formy edukacji dom domowej i uderzyć w tych, którzy używają edukacji domowej nie po to, żeby dzieci edukować, tylko po to, żeby unikać szkoły, cokolwiek miałoby to znaczyć, ale to jego słowa. Czyli jeżeli ktokolwiek. E Widział, jak wyglądają szkoły, to ja się nie dziwię, że rodzice chcą unikać szkoły jako takiej w sensie instytucjonalnym, no bo na tym też trochę polega edukacja domowa, przecież nie na unikaniu edukacji, tylko na unikaniu e, szkoły pruskiej, bym powiedział, no bo system szkolnictwa, który mamy dzisiaj w Polsce, jest wprost kalką z systemu szkolnictwa pruskiego, czyli naszego zaborcy, jednego z najbardziej, było e, ich tylko trzech. Zaborcy, który słynął z administracyjnego utrudnienia wychowania patriotycznego, religijnego, stąd mieliśmy strajk szkolny, przecież właśnie, bo, bo szkoła rządzona przez urzędników pruskich z Berlina była po prostu wynaradowiająca i utrudniająca religijne kształtowanie dzieci. I tak jest niestety dzisiaj. Ale mamy religię w szkole, mamy w szkole patriotyczny przedmioty, dzieci uczą e... się patriotycznych piosenek i tak dalej. I tak, dalej. <grym> tak, to wszystko prawda, ale mimo wszystko, jak ktoś wie, jak wygląda codzienność szkolna, to wie, że, że wygląda to różnie, nie twierdzę, że nie ma dobrych szkół, bo oczywiście istnieją stacjonarne dobre szkoły, jednak jest ich za mało na, na terenie Polski, jest za mało nauczycieli z pasją. I rzecz, która może szokować, jest za duża ingerencja administracji centralnej w szkolnictwo. Jest szkoły, które mieliśmy historycznie dobrze zrobione, czy to były szkoły piarskie, czy to były szkoły jezuickie, były szkołami prywatnymi prowadzonymi przez instytucje prywatne, w tym przypadku kościelne, przez zakony. Rząd się w to nie wtrącał i dopiero zniszczenie zakonu jezuitów w czasach, jak jeszcze może na to nie zasłużył, tak jak dzisiaj, doprowadziło do sytuacji, w której, ponieważ to była podstawa szkolnictwa w Rzeczpospolitej Boje Narodów, rząd z braku laku stworzył Komisję Edukacji Narodowej, ale to było ratowanie systemu prywatnego zniszczonego przez ingerencję papieża, niestety na terenie Polski. W związku z czym to była bezpośrednia przyczyna powstania prototypu Ministerstwa Edukacji Narodowej brak edukacji prywatnej tak bo, bo tutaj był problem dzisiaj mamy problem z brakiem edukacji prywatnej nie ze względu na zlikwidowanie zakonu jezuitów czego może i sobie państwo życzę trochę złośliwie problem istnieje z powodu zbyt dużych regulacji dotyczących tworzenia szkół jak ktokolwiek z państwa Przyglądał się temu, jak, istnieje, jak, jak się zakłada szkoły, jak one mają wyglądać. Właściwie musimy wtłoczyć tą nową szkołę w pomysły, które są bardzo ściśle ustalone według tradycji pruskiej. Trudno jest zrobić szkołę na prawdziwie innowacyjną. Kiedyś, jak lata temu, próbowałem założyć szkołę, która miała się trochę nie mieścić w schematach państwowych. To w kuratorium usłyszałem, że szkoły innowacyjne w Polsce można robić tylko. Państwo może robić tylko szkoły, które nie, nie pasują do, do pudełka, które są eksperymentalne. Taki wentel bezpieczeństwa w przepisach wtedy obowiązywał, że, że państwo mogło eksperymentować w zakresie szkolnictwa. Szkoły prywatne, eksperymentalne, powstawać niestety nie mogły. I teraz decyzje ministra Czarnka są decyzjami, które utrudniają przenoszenie dzieci do edukacji domowej, utrudniają wybór szkoły której dziecko ma być i po trzecie utrudniają technicznie egzaminy. No to już przejdźmy po kolei w takim razie po tych wszystkich utrudnieniach planowanych czy już prawie, prawie że realizowanych. Gdy idzie o kwestię wyboru szkoły, to minister czarnych zaproponował, żeby wybierać tylko szkołę realizującą edukację domową w swoim województwie albo w województwie sąsiadującym, i tłumaczy tutaj to chęcią ochrony samorządów, bo mówi, że dzisiaj jest tak, że dzieci ze Szczecina, na przykład albo Rzeszowa, zapisują się do szkoły w Warszawie, i potem samorząd warszawski musi płacić na nie swoje dzieci pieniądze, no co go po prostu nadmiernie obciąża. To jest bardzo duży argument przeciwko przyjmowaniu dzieci ukraińskich do polskich szkół. Nie były przewidziane przez systemowo. Szkoły samorządowe, samorządy zgłaszają dzieci raz w roku potencjalną ilość dzieci. I dużo większym problemem z perspektywy samorządów i rządu centralnego były dzieci ukraińskie, które przyszły w olbrzymiej masie setek tysięcy No to powiedzmy sytuacja systemu. wyjątkowa, liczymy, że się niedługo unormuje, a to okay. o prawo, które mogłoby. Ale argument, argument który, który został użyty w stosunku do 30 tysięcy dzieci. Jest dużo bardziej prawdziwy w stosunku do 300 tysięcy dzieci i w stosunku do tych 300 tysięcy dzieci, jeśli byłby podniesiony, byłoby to dużym fopa w dzisiejszej przestrzeni publicznej w Polsce, bo przecież te dzieci wymagają opieki. Wydaje mi się, że polskie dzieci korzystające z edukacji domowej zasługują na podobną troskę jak dzieci ukraińskie, które są uchodźcami zarzuty o rzekomych mafiach edukacyjnych są o tyle zabawne, że w trakcie moich rozmów z przedstawicielami PiSu, w trakcie tego, jak, jako Fundacja Darma też próbowaliśmy powstrzymać te zmiany, to rząd, rząd centralny wskazywał, że ta, ta mafia edukacyjna to właściwie jest tylko jedna, a jak w rozmowach nieformalnych, które prowadziłem Pytałem, to czemu jej po prostu nie zamkniecie, jeśli łamie przepisy? Odpowiedź była, że było wiele kontroli i żadna nic nie wykazała, i nie byli w stanie, muszą zmienić prawo. No to, to jest elementarny przykład niegodziwości przepisu. To znaczy, jeżeli mamy lex specialis, czyli prawo zmieniane ze względu wyłącznie na jedną instytucję, która do tego spełniała wymogi prawa. Nie łamała przepisów, przeszła przez wszystkie kontrole, i zarzucać tej szkole, której nie znam osobiście, prywatnie, nie znam tych ludzi też, która nie jest ideowo w ogóle zbliżona nawet do tego, co w życiu swoim robię, zarzucać im, że zarabiają na tym, bo ludzie tam zapisali olbrzymią ilość ludzi. No rodzice zapisali tam dzieci, bo widocznie ta szkoła zapewniała potrzeby edukacyjne tych rodzin. No dobrze, ale mamy tutaj cały czas ten argument, że to odciąża samorząd, który będzie musiał wtedy przeznaczać te pieniądze, które powinny być dla dzieci, w, w przypadku warszawskich, a nie dla dzieci ze Szczecina. Z tego co wiem, to podatki w Polsce płacą wszyscy i zgodnie z konstytucją bezpłatna edukacja jest dla wszystkich. W związku z czym zarzut, że te dzieci z edukacji domowej, czyli zarzut, że dzieci z rodzin, w których rodzice ponadprzeciętnie dokłada, przykładają się do wychowania i wyedukowania własnych dzieci zbytnio ob, ob, obciąża budżet jest... No, po pierwsze niegodziwy, ale nie a budżet samorządowy. To no, dobrze, przepraszam, ale nadal jest to niegodziwe, bo ci rodzice płacą podatki i mają prawo do edukowania własnych dzieci. To, że system, tak jak powiedziałem, pruski, nie przewidywał edukacji domowej, a na szczęście edukacja domowa, ten powiedzmy, przebłysk cywilizacji łacińskiej w tym pruskim systemie od lat 90. istnieje e, dzięki wysiłkom. Jednej rodziny z Poznańskiego, przede wszystkim, która kilkuletnią batalię do Sądu Najwyższego doprowadziła, żeby móc edukować dzieci zgodnie z przepisem ustawy w domu, bo, bo to, było, to był przepis martwy, i dopiero decyzja tego jednego człowieka sprawiła, że te drzwi się otworzyły dla wszystkich w Polsce. W związku z czym, może trzeba rzeczywiście zmodyfikować system przelewania pieniędzy na konta szkół, które prowadzą edukację domową, a nie krzywdzić rodziny, które w sposób ponadprzeciętny przykładają się do wychowania przyszłego pokolenia. Wydawałoby się to uczciwsze, żeby jeżeli problemem jest, jak pan mówi, jedna firma, nie zmieniać prawa dla wszystkich, tylko uniemożliwić coś, co jest rozpoznawane słusznie czy nie jako pewna patologia? No Nie, jeśli oni robią coś legalnie, to nie wolno im tego zabronić, tak? Jeżeli to sprawia trudność techniczną, bo sprawia tylko techniczną trudność, bo przecież Ci rodzice płacą podatki, tak? Tylko system nie przewidywał zmiany, stąd ta następna zmiana, zmiany w ciągu roku przypisania dziecka na skalę, która się pojawiła w tej szkole, a ta szkoła eksplodowała skutecznością w czasie pandemii, która zniszczyła dwa lata edukacji szkolnej w Polsce za zgodą i przyzwoleniem ministra Czarnka. W związku z czym mamy sytuację, w której ta szkoła zaistniała jako pewien fenomen edukacyjny i finansowy wyłącznie dzięki działaniom ministra Czarnka, czyli najpierw uszkodził system edukacyjny w całej Polsce, czego skutkiem było ucieczka tysięcy uczniów właśnie do tej szkoły i teraz, żeby naprawić skutki swojego działania, minister Czarnek chce skrzywdzić rodziny, które chcą wychowywać swoje dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem. Naprawdę wydaje mi się, że to nie jest, to się nie zbliża do godziwego Tworzenia prawa. A czy można rzeczywiście mówić o krzywdzie? No bo to, że nie będzie można zapisać do innej szkoły niż we własnym czy sąsiadującym województwie, to chyba jeszcze coś, co niezależnie od pewnych utrudnień, da się jakoś przeskoczyć. Czy będzie to niemożliwe? Czy znaczy, w praktyce Polak sobie poradzi, tak? Był umie sobie załatwiać, w przeciwieństwie do mieszkańców Starej Unii, tak? My potrafimy nie tylko kupić, ale załatwić. No ale nie chodzi o to, żeby przepisy, po, że prawo nie powinno być konstruowane tak, że na szczęście da się je ominąć. I ten rząd najpierw ograniczył dostęp do eduka finansowania edukacji do 60%, tak jakby te dzieci tylko w 60% się uczyły. Potem podwyższył to do 80%, wielcy łaskawcy, a teraz nagle chcą ograniczyć. Dostęp do tego ze względu na to, z jakiego województwa dziecko jest. Nie wiem dlaczego, jeżeli w jakimś województwie sieć placówek oferujących edukację domową jest słabsza, rodziny z, tej, z tego regionu mają być szczególnie pokrzywdzone. Sam wiele lat miałem dzieci w edukacji domowej, w dzieci w koszarawie, w Beskidach, gdzie funkcjonują fenomenalne szko szkoły świętej Jadwigi, jeśli dobrze pamiętam. I jeździliśmy tam przez całą Polskę, to była wielka wyprawa właśnie po to, żeby tamci nauczyciele egzaminowali nasze dzieci, bo do tej szkoły i do tych dzieci mieliśmy zaufanie. W związku z czym, jeżeli teraz znam sytuację, w której dzieci, nie wiem, z Małopolski, dzieci z Rzeszowskiego zgłaszają dzieci do edukacji domowej w Toruniu, to robią to właśnie dlatego, że zaufali konkretnej szkole, konkretnej dyrekcji, konkretnym nauczycielom. I dlaczego minister chce tego zabronić? Mogę kupić samochód w salonie, jakim chcę na terenie Polski, mogę kupić chleb na drugim końcu Polski, mogę mięso kupić sobie wysyłkowo z Podlaskiego, żyjąc w ziemi dobrzyńskiej, a nie mogę wysłać dziecka do szkoły w Podlasiu czy w Beskidach. Dlaczego? W czym to szkodzi państwu? W czym to jest niegodziwe? bo to jest najistotniejsze. W czym to jest niegodziwe? Dlaczego chcemy złamać równość wobec prawa ze względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania rodziców? To jest dobre pytanie, przecież na tym nie koniec tych proponowanych zmian, bo proponowany jest także większy nadzór nad egzaminami. Tutaj minister Czarnek mówi o tym, że egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów powinien, powinny być zgłaszane kuratorowi, bo jak mówi, cytuję, edukacja nie może być poza kontrolą organu nadzoru pedagogicznego i ktoś musi brać za nią odpowiedzialność. Wytłumaczmy też, na czym ma ta zmiana polegać, bo wydawałoby się pewnie każdemu, że no, egzamin jest jakoś tam zgłaszany kuratorowi. Tak nie było w edukacji domowej, a czy przede przede to wynikało. Absurdalność tej sytuacji polega na tym, że żyjemy w systemie co najmniej mniejszewickim, al jeśli nie bolszewickim, na pewno pruskim, bardzo ściśle urzędowym i rygorystycznym co do edukacji domowej, nie mogę wziąć kogoś, kto jest, nie wiem, erudytą, na przykład profesorem sztuki, żeby egzaminował mi z literatury dziecko, bo jest w tym dobry. Muszę mieć kogoś, kto ma formalne uprawnienia. Mimo że uprawnienia co do edukacji, nie tylko co do wiedzy, uprawnienia przedmiotowe i uprawnienia nauczycielskie, państwowe, rozpoznawane przez państwo, nadawane przez państwo, który pracuje, jest zatrudniony w placówce, która jest zaakceptowana przez państwo polskie, która podlega Ministerstwu Obrony, Ministerstwu Edukacji Narodowej, która Realizuje podstawę programową narzuconą przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, i ta sytuacja, którą opisałem, ma miejsce dzisiaj. I minister twierdzi, że nie ma kontroli nad tym, jak te egzaminy wyglądają. To znaczy, że ministerstwo, włącznie z ministrem, nie spełniają swoich funkcji i powinni zostać albo zwolnieni urzędnicy, albo instytucja w ogóle zlikwidowana, co by wyszło na dobre. Rodzinom w Polsce z pewnością, tak? Bo rozumiem, że nie mają zaufania do dyrekcji szkół, po prostu. No, na jakiej podstawie? Jeśli zarzut jest, że jedna szkoła powszechnie korzystała z tego, żeby robić egzaminy zdalne, które są legalne i zgodne z przepisami, które zostały wymuszone przez ministra Czarnka na wyższych uczelniach, na średnich szkołach, na, na podstawówkach. To był przymus, żeby było wszystko zdalnie. No ale powiedzmy, że to też była sytuacja patologiczna, która, mam nadzieję, została przezwyciężona. No dobrze, ale to nie było dozwolone. To było nakazane. Zupełnie bez obiektywnej, obiektywnej potrzeby. Rozumiem, że minister wychodzi z założenia, że kwestia COVID-19 jest już zamknięta i co było w COVID-19, zostaje w covid Także to trochę brzmi. No, ale tak nie będzie, bo, bo plamy na honor, że do dzisiaj pan, pan minister ma, z tego co pamiętam, jak obejmował urząd, jeśli dobrze pamiętam, obiecywał, że nie dopuści do zdalnej edukacji. Po czym oczywiście dopuścił i wymusił, nie tylko dopuścił, ale wymusił zdalną edukację. W związku z czym, jeżeli dziecko jest uczone stacjonarnie, bo tak wygląda edukacja domowa, tak, dziecko się uczy w domu, a egzamin byłby zdalny, co jest legalne i było legalne przed COVID-em, co było nakazywane przez ministerstwo powszechnie, a nie tylko dopuszczalne, i co jest stosowane, było stosowane przez jedną szkołę edukacji domowej, ma być podstawą do tego, żeby była dodatkowa kontrola. Nad egzaminami. Nie wiem, w czym się różni, nie wiem. Podpis, dlaczego możemy mieć podpis elektroniczny na dokumencie? Więcej w, w praktyce prowadzenia fundacji nie mam już prawa złożyć fizycznego podpisu pod niektórymi dokumentami, którego, które są wymagane ode mnie przez państwo. Mam obowiązek złożyć podpis elektroniczny, którego Kodu źródłowego, jak nie jestem w stanie, nawet jakby mi był udostępniony, nie jestem w stanie rozpoznać, bo nie jestem programistą. I to jest akceptowalne zdalny podpis elektroniczny ale rozmowa na ży żywo przy użyciu mikrofonu i kamery, nagle ma być w jakiś sposób. Wykluczająca możliwość merytorycznej kontroli, jaką wiedzę zdobyło to dziecko. Jeszcze raz podkreślam, nie jestem praktykiem czy zwolennikiem edukacji, znaczy egzaminów zdalnych, natomiast one są legalne do dzisiaj i wręcz były wymuszane. W związku z czym robienie zarzutu z wyjątku i uderzanie we wszystkie szkoły tym, żeby egzamin był dodatkowo kontrolowany, to jest narzędzie, które może być martwe. Albo nie będzie martwe. Jeżeli planowane jest jako martwe, to by nie musiało powstać. Jeżeli jest planowane jako używane, to znaczy, że kontrolerzy będą mieli prawo do podważania wyników egzaminów. Jeżeli będą mieli prawo do podważania wyników egzaminów, to jeżeli w ciągu w następnej kadencji, albo w jeszcze następnej, to ten przepis, bo nie jest to prawo, bo jest ten przepis niegodziwy, będzie zachowany, to natychmiast będzie użyty przez niegodziwych, jeszcze bardziej ministrów edukacji narodowych, spod wielokolorowej flagi, żeby podważać edukację domową, jako tą, która chroni wartości tradycyjne, chroni wartości chrześcijańskie, katolickie w polskich domach, w polskich rodzinach. Myślę, że tutaj dotykamy dość istotnego programu, problemu, bo niezależnie od tego, jakie ma intencje minister przemysłów czarnych, nawet jeżeli chce walczyć z czymś, co uważa po prostu za złe, to przecież rozwiązania, które przygotowuje, mogą właśnie po zmianie władzy okazać się bardzo poważną bronią przeciwko katolickim rodzinom, które chcą chronić, chronić swoje dzieci przed deprawacją. Nie wiem, czy minister czarnych tego nie widzi, czy może uważa, że będzie rządził ta formacja wiecznie. Nie, Niechżeby jej lewica nigdy nie rządziła, rzeczywiście, ale to chyba trochę nie Stropne, prawda? To znaczy ma przecież edukacja domowa być właśnie tą ochroną, tym wentylem bezpieczeństwa dla dzieci i dla rodzin. Tak, no musimy mieć świadomość tego, w jakim świecie żyjemy, skąd się wzięła współczesna edukacja domowa, bo tradycyjna edukacja domowa to jest rzecz naturalna. Większość ludzi w historii świata było uczonych w domu, tylko wyjątki były uczone w jakiejś instytucji formalnej. I my, zamknięci w tym swoim pudełku współczesności, w ogóle tego nie zauważamy, że edukacja formalna jest absolutnym wyjątkiem i społeczeństwa sobie i cywilizacje, łącznie z naszą, doskonale rodziły bez przymusowej, formalnej edukacji powszechnej. To raz. Dwa. E edukacja domowa współczesna powstała w reakcji na pruską szkołę, która stała się bardzo popularna, bo jest kontrolą nad tym, jak Kształtowana jest świadomość młodego człowieka. To jest ideał każdego bolszewika, każdego komunisty. Wprowadzony, notabene, nie przez bolszewików, tylko przez oświeceniową monarchię absolutystyczną, która zniszczyła dawną Rzeczpospolitą przez Królestwo Prus i stamtąd się rozpowszechniła na inne kraje świata, w tym Stany Zjednoczone. I dlaczego tutaj wspominam o Stanach Zjednoczonych? Bo ponieważ szkoły państwowe mają swoje Chroniczne problemy z merytoryką, chroniczne problemy z wychowaniem i chroniczne problemy z indoktrynacją, to ten kraj, który jeszcze w miarę pozostawał wolny w stosunku do innych proporcjonalnie, czyli Stany Zjednoczone, stworzył ruch oddolny całkowicie w latach 80., ludzi, którzy stwierdzili, że po prostu mogą dzieci uczyć lepiej, a przede wszystkim zgodnie z ideami rodziny, a nie zgodnie z ideami urzędów lokalnych, powiedzmy odpowiedników naszych kuratoriów, tak, school board. W związku z czym tam, tamten ruch się narodził. Ludzi, którzy zaczęli uczyć dzieci samodzielnie, z powrotem, tak jak to było kilka pokoleń temu, bo jeszcze proszę pamiętać, jeszcze 100 lat temu spora część ludzi w Polsce nie była uczona w obowiązkowych szkołach. To jeszcze było kilkadziesiąt procent populacji, która w ogóle nie znała tego typu Edukacji, A jako żywo, jakoś w zawodach sobie radzili, chociażby takich jak bycie rolnikiem. To nie jest prosty zawód, jak się Mieszczochom wydaje, na zbyt często. Ale wejdę w słowo, każdy powie, no ale wtedy nie wymagano od nich, żeby sterowali państwem, jak jest dzisiaj w demokracji, a sterowanie państwem wymaga przecież dużej wiedzy. To możemy z, po, porobić testy z podstawowej wiedzy konstytucyjnej osobom, które głosują i, i sprawdzać ich kompetencje. Nagle się okazuje, nagle się okaże, że demokracja powinna być zakazana jako system wadliwy i całkowicie niespójny wewnętrznie, tak? Większość ludzi w Polsce nie będzie w stanie prawidłowo wskazać, co to jest władza wykonawcza, co to jest ustawodawcza, jakie są relacje między nimi w teoretycznym systemie, którego uczymy naszych dzieci w szkołach i jak jest w praktyce, a praktyka. Leży na antypodach teorii, w związku z czym ten podział Montesquieusza w ogóle nie był brany pod uwagę de facto w tworzeniu prawa konstytucyjnego w Polsce w 1997 roku. To tak na marginesie. W związku z czym ruch ten to już jest w Stanach Zjednoczonych 10% dzieci i jest na tyle skuteczny, że w systemie, w którym szkolnictwo jest wyższe, płatne w Stanach Zjednoczonych, dzieci z edukacji domowej często mają zniżki. Tak? Dziecko, które nigdy nie było w systemie państwowym, opłacanym przez państwo, ma zniżki w dostępie do edukacji wyższej. To brzmi absurdalnie. Skąd to się bierze? a no bierze się z tego, że dzieci z edukacji domowej nigdy nie uczyło się na oceny, nigdy nie miały za bardzo możliwości ściągania. W związku z czym nie da się zdać i zapomnieć albo jest to bardziej trudne. Uczy się człowiek bardziej z ciekawości, ma więcej czasu na rozwijanie tych dziedzin nauki w swojej wiedzy, które go intrygują, które mu się podobają, i skutek był taki, że bardzo szybko zauważono, że ci studenci są po prostu statystycznie dużo bardziej zaangażowani nie w życie studenckie, ale właśnie w studiowanie w porównaniu do swoich rówieśników. I jeżeli spojrzymy na to, jak w Polsce dzisiaj wygląda edukacja domowa, która na szczęście jest legalna, a jak wygląda w miejscach, gdzie jest wolność, a wolność co do edukacji domowej jest na przykład w Wielkiej Brytanii, nie tylko, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, to zobaczymy, jak wielka jest przepaść i w którym kierunku powinno iść ministerstwo prowadzone przez prawicowy rząd, bo idzie w kierunku absurdalnie progresisty, Lewicowym, mówiąc po polsku, i sprzecznym z naszą tradycją narodową, przecież edukacja domowa po dworach szlacheckich to jest fundament przez pięć pokoleń niewoli, to jest fundament przetrwania w ogóle polskości. I teraz, my musimy mieć dziecko w Polsce dzisiaj zapisane do konkretnej placówki. Ta placówka ma tylko 80% finansowania. Które nie może swobodnie też przekazywać rodzicom, bo na przykład są zakazy i nie można. Na przykład części tej dotacji zgodnie z prawem przekazać rodzicom na, na zajęcia dodatkowe, jakie by rodzice chcieli. Co jest absurdalne, tak nie powinno być. Sami słyszymy, jak to brzmi. Tak, że szkoła dostaje pieniądze, ale nie może ich w swobodny sposób wydawać na naukę tego dziecka. Może wydać na egzaminy, może wydać na niektóre zajęcia dodatkowe, ale nie może na przykład, z tego co pamiętam, na przykład na języki nie może wydać tego tak, bo to, bo to jest taka, taka interpretacja w pra prawa w Polsce. W Teksasie, może zacznę od Anglii. W Anglii, dziecko co roku może zdawać egzaminy kompetencyjne, jeśli rodzice chcą, jeśli nie może być na koniec szkoły. Albo wcale w Stanach Zjednoczonych, w tych wolniejszych Stanach, jak, jak Teksas, jeżeli dziecko nie jest zgłoszone do żadnej szkoły, to odpowiednik ich niego kuratorium zakłada, że to dziecko się uczy w domu i w ogóle nie zabraca rodzicom głowy w Polsce musimy podczepić się pod jakąś szkołę, ta szkoła musi egzaminować nasze dzieci rzekomo, żeby sprawdzić kompetencje naszych dzieci. Naprawdę, jeżeli uczę własne dzieci w domu, a uczę, to dokładam do tego staranności, żeby były uczone w sposób taki, żebym był z tego zadowolony, tak, patrząc na przyszłość swoich rodziców, swoich dzieci. I teraz zarzut może być, no dobrze, no ale jakby nie było matury, to jak potem te dzieci na studia no, sposób byłby bardzo prosty. Trzeba zerwać z biurokracją chińską, która jest wprowadzona w XX wieku w Europie, z tymi państwowymi egzaminami, które mają być zestandaryzowane i niczego właściwie nie poświadczają, no bo dzisiejsza matura to jest kpina. I jeżeli porównamy wyniki ludzi, którzy dzisiaj mają maturę z wynikami czy z wiedzą ogólną ludzi, którzy mieli maturę przed wojną, no to przepaść jest chyba widoczna dla wszystkich. Jeśli by zachować egzaminy wstępne na studia, których treść byłaby ustalana przez te konkretne ośrodki akademickie, to po co nam matura? To wtedy po prostu i to by było dobre nie tylko dla edukacji domowej, to by było wielkie sprawdzam dla wszystkich szkół średnich w Polsce, jeśli byśmy sprawdzali kompetencje na wejściu do szkoły. Tak jak kiedyś było na wejściu do szkoły średniej, na wejściu na studia wyższe, nikt nie sprawdzał jak wygląda egzamin w szkole średniej egzamin wstępny, tak? Egzamin był przygotowywany przez nauczycieli tej szkoły, szkoły sprawdzany przez nauczycieli tej szkoły, i oni sami podejmowali decyzję, których uczniów przyjmą, a których nie. I nie wydaje mi się, żeby ten system był w czymkolwiek gorszy od dzisiejszej chińsko-pruskiej administracji, którą mamy na co dzień. No to ktoś mógłby zarzucić, że jeżeli nie byłoby żadnej kontroli nad tym przebiegiem edukacji, no to będziemy oczywiście hodować pokolenia nie, jakichś ludzi niewyedukowanych, którzy nie będą potem w stanie funkcjonować w społeczeństwie, będą oddawać się, no nie wiem, czemu pijaństwu albo innym tego rodzaju rzeczom, to tak. trochę taki przejaw polskiej ojkofobii, popularny w latach 90., ale chyba mało już adekwatnej do rzeczywistości. Znaczy, jeżeli ktoś się boi, że będziemy mieli młodych ludzi, którzy nie są wychowani w tradycji narodowej, którzy nie rozumieją historii własnego narodu, którzy nie mają kanonu literackiego, którzy oddają się przyjemnością i nie potrafią pracować, tak? O czym już świadczą pracodawcy. Nie wiem, czy państwo założyli. Wszystko, co wymieniam, to są Aktualne problemy z aktualnymi dwudziestolatkami, latkami W związku z czym wszystkie te potencjalne zagrożenia już dawno mamy, mając ten pruski system szkolny z chińskim systemem matur. A zatem, taka edukacja domowa, która byłaby pozbawiona jakichś większych kontroli państwowych albo skoła, nie byłoby ich wcale, jak rozumiem, nie doprowadziłaby do jakiegoś dostrzegalnego społecznie rozkładu młodzieży. Tak jak powiedziałem, w Stanach Zjednoczonych dzieci z uczone w domu mają zauważalne zniżki w czesnym na studiach. W związku z czym wydaje mi się, że prywatne instytucje, jakimi są uniwersytety w Stanach Zjednoczonych, mając na, na uwadze swój interes, z jakiegoś powodu te zniżki, które przecież bezpośrednio ich dotykają, bo to są pieniądze, z których jest uniwersytet utrzymywany, jakoś to im się dodaje, jakoś to im w budżecie i, i w kompetencjach potem uniwersytetów e, trzyma się wszystko jednej całości spójnej. Rozumiem, że mimo wszystko pewne przywiązanie, zarówno pracy w polsce rządzącej, jak i wielu Polaków, do tego standardowego polskiego systemu szkolnictwa jest bardzo duże. Ale jak by przekonałby pan już, tak kończąc, tych właśnie, którzy są konserwatystami, prawicowcami, do tego, żeby no, postarali się nawet mimo własnych obiekcji, takich mhm. odziedziczonych po poprzednich latach. Jakby ich przekonać do tego, że to może być właśnie coś, co się wkrótce okazać, może bardzo potrzebne w Polsce. Tutaj bym powiedział, że to jest ostatni wentyl bezpieczeństwa dla zachowania rodzin tradycyjnych, dla zachowania możliwości kształtowania sumień własnych dzieci, wychowywania dzieci we własnym światopoglądzie. To znaczy, jeżeli system pruski jest przejęty odgórnie przez instytucje wrogą Polsce Cały PRL co do kształtowania edukacji, tak? Chociaż w porównaniu do dzisiejszej edukacji może miał swoje zalety. Przez agresywną lewicę na przykład, jeśli byłby Ministerstwo Edukacji Narodowej przejęte, a czasami ma się wrażenie, że już jest przejęte i to nie tylko w tej kadencji Sejmu czy poprzedniej. Chodzi mi o urzędników, a nie polityków. To wtedy cała nawa edukacji całego społeczeństwa jest przechylana gwałtownie w lewo, bez woli i wiedzy rodziców. Co mogą wtedy zrobić rodzice, żyjący, chcący żyć i wychowywać rodzinę swoje dzieci w tradycji narodowej, w sensie może nie etnicznym, ale kulturowym? Mogą uciec do instytucji prywatnych. Do szkół katolickich. Jeżeli ktoś z Państwa widział szkoły katolickie, te formalnie katolickie, założone w latach 90. w Polsce, to wie, że tam nie ma sensu mieć dziecka, jeśli chce się, żeby było wychowane po katolicku. Takie jest przykre no, doświadczenie. Oczywiście jest bardzo o, różnie. Sam znam szkoły, które, jak sądzę, dobrze Tak, ale niestety ja znam mnóstwo szkół katolickich, które Jedyne, co, co im zostało, to wysoki poziom wykształcenia. Rzeczywiście można powiedzieć, że ich absolwenci mają wysoki poziom wykształcenia, natomiast są często niestety, takie znam przypadki, analfabetami religijnymi, nie są w sensie moralnym, wychowawczym ukształtowani po katolicku. Są na pewno świetnie wykształceni, tego, tego co do tego tutaj nie ma zarzutu. Ale poza tym przecież i na szkołę katolicką, która funkcjonuje w pewnym systemie państwo też ma wpływ. Tak, w związku z czym państwo może oczywiście szkołą narzucić, patrz Francja, patrz Niemcy, Na podstawie, w ramach podstawy programowej niegodziwe nauczanie, sprzeczne z moralnością katolicką, sprzeczne z wiarą chrześcijańską, katolicką, no to możemy się udać jeszcze do szkół tych, które nie są nazwane katolickimi, ale rzeczywiście części, moim zdaniem, niż te formalnie katolickie kształtują czy starają się wychowywać Młodego człowieka. Przy czym tutaj znowu mamy problem podobny: podstawa programowa i naciski ministerstwa bezpośrednie, i zostaje nam wtedy tylko edukacja domowa. To jest ostatnia linia obrony, nawet dla tych konserwatystów y, miejskich, lubiących instytucje, którzy by chcieli świetne, niezarządzane, pruskie, skuteczne państwo, tylko że z polską flagą i z polskim. Z polskim językiem, a nie niemieckim wykładowym, ale w najlepszej jakości pruskiej, no bo tego im nie można zarzucić, jakość państwa tam była bardzo duża. No to jeżeli to państwo jest przejęte, to na, nawet dla państwa, nawet dla tych miejskich konserwatystów ostatnią linią obrony waszych dzieci przed demoralizacją w ramach przedmiotu jakiegoś, tam seksualizacji dzieci, jakkolwiek by się nie nazywał może być właśnie edukacja domowa. W związku z czym nie niszczcie ostatniej tratwy ratunkowej, ostatniej łodzi ratunkowej, którą możecie mieć z tego Titanika, który się nazywa Państwowym, państwowym Systemem Edukacji Narodowej. I to jest rzecz absolutnie kluczowa. Myślę, że jeżeli coś jest tak istotne, dla tego, żeby zachować właśnie polską tradycję kulturową, polską tradycję cywilizacyjną i polską wiarę przede wszystkim katolicką, no to jest to coś, co dbać trzeba i trzeba wszelkimi środkami starać się to zabezpieczyć przed możliwością przejęcia. No a tego chyba właśnie w tych proponowanych dzisiaj zmianach zabrakło. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do tego, żeby zapoznawać się z kwestią edukacji domowej, to można robić tak, że przy okazji Fundacji Adarma, która tak. też. Włącza się przecież. Tak, w można wejść na stronę fundacji, przyjmujemy dzieci z całej Polski, nie tylko z Torunia. Jeszcze możemy przyjmować dzieci z całej Polski, jak ktoś już będzie u nas zapisany, to nawet po zmianie prawa będzie dziecko mogło kontynuować naukę w stylu, który, no, powiem tak, jeżeli ktoś ufa fundacji, jeżeli ufa temu, jak fundacja patrzy na świat, to w ten sposób właśnie staramy się prowadzić edukację domową w Toruniu, także można się zgłosić do nas i chętnie pomożemy w edukowaniu dzieci w domu. Witam to wszystkie, wszystkie dalsze informacje na ten temat i zachęcam również do tego, żeby wspierać kanał PCH24TV. Wszystkie informacje na banerze, na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Przygotowaliśmy dla Państwa serial Władcy Świata, pierwszy jego odcinek poświęcony postaci Billa Gatesa. Mogą Państwo go oglądać po wsparciu kanału PCH24TV. Bardzo dziękuję raz jeszcze, kłaniam się i z Panem Bogiem.